praktycznie wszystko zostało policzone. No to raz jeszcze podziękujmy brawami kandydatkom, które dzisiaj walczyły o wydawnictwo i wiele prezydenckiego. W naszej takiej rodzinnej, spokojnej, sympatycznej atmosferze, tak jak mówiliśmy, prawie że domowej, drodzy Państwo, są już szarfy, są nagrody. Mam nadzieję, że pani Kasia ma też i werdykt. Zaprosimy również... tak jest, naszych jurorów, a szczególnie panią, która, drodzy Państwo, w roku ubiegłym tutaj była królową piękności i zdobyła wszelakie laury, czyli zdobyła tytuł Miss Jeziora Tarnobrzeskiego, choć miało do nas. Będziemy, drodzy Państwo, już za moment wręczać nagrody. Zaczniemy od tak zwanych dzikich kart. Te dzikie karty, drodzy Państwo, one dzisiaj tutaj nagród nie dają, ale dają przepustkę do tego, by wziąć udział w wielkim finale Miss Lata Anno Domini 2017 w Kielcach, kiedy my będziemy wybierać najpiękniejszą dziewczynę. Ona duma. Śmiało do przodu, żebyśmy cię mogli. Czyli co, widzimy się w Kielcach. Agata Ślęzak i Agnieszka Dereń. To są dziewczyny, które, drodzy Państwo, przyjeżdżają do Kielc i od nowa zabierają swoich narzeczonych w koronę najpiękniejszej dziewczyny tegorocznych wakacji. Pięknie, dziękuję. No i teraz, drodzy Państwo, te trzy miejsca, czyli zaczniemy od drugiej wice Miss Lata. Otrzymano suszarkę, zaproszenie do hotelu Przedwiośnie w Ameliówce na pobyt całodniowy dla dwóch osób do strefy basenowej, do buzka zdroju, zestaw kosmetyków, a dzisiaj drugą wice Miss, czyli tak zwane trzecie miejsce na pudle. Brązowy medal, można by powiedzieć, konkursu piękności zdobywa pani Liudmiła Miakusz. Gratulujemy. I tym samym Liudmiła również będzie w Kielcach walczyć o tytuł najpiękniejszej dziewczyny tegorocznych wakacji. Suszarka, zaproszenie do hotelu Przedwiośnie w Ameliówce na pobyt całodniowy do strefy basenowej i terenów rekreacyjnych, zestaw kosmetyków z uzdrowiska Busko-Zdrój, a pierwszą wice Miss Lata zostaje kandydatka z numerem trzecim, Paulina Szałaj. Jedyna, której dzisiaj nie chciała się, drodzy Państwo, rozebrać, a właściwie nie mogła, bo zrobiła dzisiaj ten swój występ na tak zwanym spontanie. Pewnie gdyby wiedziała i miała taką świadomość, że dzisiaj weźmie udział w konkursie, to też by nam się, drodzy Państwo, w kostiumie pokazała, ale pokaże się w Kielcach. Tam ją przypilnujemy. A dlaczego nie? Pewnie, że tak. No i, drodzy Państwo, już wiadomo, że Miss Lata Jeziora Tarnobrzeskiego 2017, czyli tym samym zdobywa prostownicę do włosów, zaproszenie do hotelu Przedwiośnie, zestaw kosmetyków z uzdrowiska Busko-Zdrój. I tą najpiękniejszą dziewczyną jest numer 6, Angelika Łach. Ona, drodzy Państwo, według jurorów, nie wiem, czy Państwa zdanie jest takie samo, ale widać, że wszystkie się podobały. Mam szansę raz jeszcze podczas wielkiego finału za 13 dni na świętokrzyskiej ziemi. Kielecki rynek, drodzy Państwo, z tego miejsca gorąco zapraszamy. Wpadnijcie do nas, pobawcie się. Korona przekazana, to jest, drodzy Państwo, ubiegłoroczna Miss, to jest tegoroczna Miss. Za rok mam nadzieję, że już przy dużym słońcu, temperaturze i mnóstwie publiczności będziemy się tutaj bawić, drodzy Państwo. Na razie dziękujemy.